Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie w drugiej części dogrywanego Disneya. Słuchajcie, jesteśmy na etapie takim, że udało nam się wbić wszystkie przyjaźnie na 10 level, w związku z czym mamy odblokowane wszystkie zadania z wyjątkiem Wenelopy, bo Wenelopa ma zadanie jeszcze na 7 level aktywne, także z nią będziemy musieli zrobić dwa. Nie wiem, jakie będzie to ostatnie i nie wiem, czy zdążymy się ze wszystkimi zadaniami wyrobić, a to dlatego, że niektóre z nich wymagają kilkudniowych akcji. I taka sytuacja miała miejsce z bazem, które zadanie, które widzicie teraz aktywne, kazało nam zebrać 25 laleczek, jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka. Myślę, że tak, bo o ile dobrze kojarzę, to poprzedni odcinek będziecie widzieli dzień wcześniej niż ten, a mamy odstęp mniej więcej jakby półtorej tygodnia między jednym a drugim. No tak informacyjnie. W każdym razie... W związku z tym nie wiem, czy uda nam się te wszystkie zadania wykończyć, bo nie wiem, czego będą od nas wymagały. Wszystko to, co jest aktywne w tej chwili, mamy przygotowane i możemy się bawić dalej. Jeszcze jedna uwaga, to pewnie zastanawia Was mój wygląd, ale stwierdziłam, że może czas na lekką zmianę również koloru włosów i dobrałam ciuchy, które ostatnio udało mi się upolować u Scrooge'a. Dobra, zanim zadanie, to pójdziemy sobie zobaczyć do sklepiku. To tu mamy, jest czarna suknia z długim rękawem, więc sobie ją na pewno złapiemy. Są te fontanny, o i okna, dobra, będzie się działo, słuchajcie, dobrze, że mamy trochę gotóweczki nazbierane. I w takim razie tak, jeansów nie chcemy, kurtka jest spoko, może bym wzięła 20 tysięcy, no dobra. Gaci nie, ale to sobie weźmiemy, bo to takie dekoracyjne rzeczy. Ja to już mam, ten koral powiedzmy, ale on się zawsze przydaje. Dawaj okno. Dawaj okno. Beauty and the Beast. Weźmiemy sobie oczywiście fontannę, bo tego jeszcze nie mamy. I podłogę sobie myślę też ogarniemy. No nie ma, nigdy nie ma za wiele, że tak powiem, podłóg i tapet i wszystkiego, więc zbieram tylko to, wszystko to, co się pojawia. O, mamy nakrycie do stołu. Już sobie weźmiemy. Szkoda, że jest pojedyncze. Książki mam, to nie. Tego nie. Jakieś dziwne okulary, ale zobaczymy sobie biżuterię. Pazurki! Pazurki możemy wziąć w sumie. Mamy plecaczek i krótkie skarpetki. To skarpetek nie, ja praktycznie nie noszę. A to nie jest z potworów i spółki? Tak, to takiego łóżeczka jeszcze nie mam. Rewelacja. Co tu mamy? Tu mamy żyrandolę. Ten mamy, ten jest oryginalnie w każdym domu ogólnie, chyba. Który się zaczyna. Wezmę tylko dlatego, że Woli. Nie mam jeszcze tej lampy. O, jaki ładny dywanik! Cinderella, bierę, słuchajcie. Ostatnio staram się kupować, co się tylko dam, w sensie z nowych rzeczy, które się pojawiają. Głównie dlatego, żeby mieć do wyzwań snapchatowych, że tak powiem. Swoją drogą możemy sobie zerknąć. To było tutaj. Kolejny submission to jest wyzwanie jakby stroju i mamy motyw jakby tęczy. Jezu, nie mogę się wysłowić. I moje zdjęcie wyglądało mniej więcej w ten sposób. Starałam się dobrać jak najwięcej kolorów, no i zrobić w jak najbardziej kolorowym otoczeniu. Także zobaczymy, czy uda się coś osiągnąć. Do tej pory dostałam za to poprzednie też tylko 300 księżycy, styl 300, lepszy niż nic, więc warto w tym brać udział. I myślę, że nawet jak już nie będę miała co robić w grze, to będę sobie tutaj przychodzić po to, żeby zbierać skrzynki i te wyzwania robić i hodować roślinki, żebyśmy w razie czego mogli później, wiecie, skupić się na wypełnianiu zadań, które nam dojdą, a nie martwić o to, że brakuje nam pieniążków. Zaczniemy sobie może od Woody'ego. Bo akurat Woody'ego musimy zrobić w jego karuzeli, więc wejdźmy tam. I mamy przejrzeć jego skrzynię. A w skrzyni mamy jakąś notatkę. O, wspomnienie.
To jest just full of childhood memorabilia from the villagers. Powers the carousel's light. Love seeing Marine's magic at work. Okej. To Cthulhu. No dobra, to teraz musimy go znaleźć, bo nie ma go tu. Postaram się skupić na jednym zadaniu, trochę bardziej niż ostatnio. Nie! Chciałam tam wchodzić. Nie chciałam wchodzić do środka. O. Thanks for stopping by. To jest chest was enchanted by Merlin. Okej, zaczarowany przez Merlina. I jakby wzmacniane dziecięcymi wspomnieniami. Okej, that's it. I remember now. The toy chest used to be full of all sorts of stuff. Flicker, flicker. It would start the carousel up. Okej. We need to make sure that we talk to someone with. Bo porozmawiamy z kimś, kto ma wielką kolekcję wspomnień. Okej. Arielka, dobra. Spędził swoje życie z magicznymi stworzeniami. Krzysztof. I jakby zmysł do przygody od najmłodszych lat. Moana. Dobrze, czyli wiemy już, z kim będziemy rozmawiać. W takim razie rzućmy sobie okiem. O, Moana jest przy samym tym, to od niej możemy zacząć. Patrzcie, jak fajnie tańczy sobie tutaj. Trying to fix his carousel, but we need some treasured childhood item. Borrow something of yours. I bet the oceans gave you tons of gifts. It would help the village. Anything with a cute backstory will do. Really, sorry. Także to jest mój przyjaciel, jakby. Język, przypomnę, czy uświadomiłam sobie całą tą sytuację. Jak żółwik, mały żółwik miał dotrzeć do wody, no i ochroniłam go przed ptactwem. I wtedy morze, czy ocean oddał mi muszle i serce te Fiti. Conch shell. Dziękuję bardzo. To jest nasz pierwszy poziom zaliczony. Teraz potrzebujemy Krzysia. Krzysiu jest u siebie. Pójdziemy na piechotę, bo jest szansa, że... Możemy iść w sumie tędy. Jest szansa, że znajdziemy jakąś skrzynkę po drodze. Ogólnie zbieranie na przykład tych stworków, o których mówiłam, dla baza tych figurek... figurek kosmitów było o tyle irytujące, że nie wiadomo było, gdzie one się do końca zespełnią, ile ich jest w danym momencie na planszy, ile trzeba będzie czekać na następne. Oh, hey. To, co jest opisane na wiki, się nie sprawdziło, to od razu wam mówię. Okej, going to the castle, okej. Enchantment you need to do to turn on the lights. Jakąś pamiątkę z młodości, czy tam z dzieciństwa. Coś magicznego, coś ikonicznego, coś z jeleniem, nie jeleniem, łosiem może, o. Wychowałem się wśród troli, to sprawia, że czuję się częścią ich rodziny. Dostaliśmy figurkę trolla. Jej! Jaka urocza swoją drogą. No dobra, to została nam do znalezienia Arielka w tej chwili. Arielka jest na plaży. Szybki luk jeszcze po okolicy, skoro tu już jesteśmy, czy tu nie ma żadnej skrzynki. Nie widzę. Dobra, to możemy schodzić. Bo zaś chyba weszłam w miejsce, gdzie nie ma zejścia. O, tu jest, dobra.
Zawsze zapominam, gdzie jest ten, gdzie są te, wiecie, podejścia między biomami. Ja mamy, widzę, dużo tych korali do zebrania piasku, w razie czego. To nie tu było, co ona jest u siebie teraz? No, u siebie jest. Cześć, Arielko. Dobrze cię widzieć. Potrzebujemy jakiejś rzeczy. I promise Woody will take care of it. I guarantee you will love the result. I have a perfect thing. Whirlsnick. Music box, okej. Okay. Będzie pozytywka w takim razie, tak? Ale śliczna! Z nią i Trytonem! Boże, jaka ładna. To powinien być przedmiot normalnie, słuchajcie, do tego, do ogarnięcia. No tak, z Erikiem mamy inne zadanie. Więc to za chwilkę. O, nas mnie swędzi. O nie, będę zła, jak mnie nas swędzi. Miejmy nadzieję, że nie. Powiedzmy, że nie jestem przesądną osobą. Podajmy sobie kwiatuszka, bo widzę, że coś tu zwiędło. Przestawiłam drzewa z owocami Dreamlight Valley. Zobaczcie, jak magicznie się to zrobiło. Dobra. Myślę, że do skrzynki. No to po prostu Woody'emu mamy dać. Proszę cię bardzo. Boy, am I glad to see you. Something from two of us, it's the toy chest too. Childhood memory. That's a great idea. Blanket fort and invite some friends over, like Buzz. O nie, będziemy musieli stworzyć blanket fort. Cotton i rope, dobrze. Nie mam na pewno kotonu. Mam nadzieję, że można będzie go kupić. Ja już zaś nie pamiętam, w którym miejscu się kupowało koton. Chyba tu, bo przestawialiśmy wtedy ten widok. No i co? I dupa, i mogę kupić tylko nasiona. Weźmy 10. Dobra, jak jesteśmy tutaj, to też rzucimy okiem, czy nie ma skrzynki. Wszystkie kości, wszystkie grzybki, te kolce, to wszystko odrasta, słuchajcie. Jakbyście grali i zastanawiali się, czy jest sens, żeby się pozbyć tych rzeczy, jest sens jak najbardziej, można to śmiało wyczyścić i to się odrodzi na nowo. Nawet jest zalecane, bo dowiedziałam się ostatnio, że mogą się spełnić po 4 duże itemy na biomie, czyli właśnie 4 duże grzyby, 4 duże lodowce, 4 duże, nie wiem, kości, nie? I wszystko, co jest duże, może zawierać w sobie skrzynkę, tam jest jakiś niewielki procent na to. No ale jak nie będziemy ich usuwać, to te skrzynki się nie będą spełnić. Skrzynki i wspomnienia, więc warto mieć to na uwadze. I po prostu pozbywać się regularnie tych dużych elementów też. 7, 8, 9, 10. Najlepsze jest to, że sam Blanket Fort to chyba mamy zrobiony, mi się wydaje. Myślę, że mamy taki przedmiot. Dobra, niech sobie rośnie. Możemy zrobić na pewno liny. W sumie to może nie musimy wchodzić tam, tylko chodźmy do Goofiego. O ile nas Ania przepuści.
Rope. Na rope potrzebujemy 8 fiberu. Dobrze. To ile my tych lin potrzebujemy? Jeszcze jedną, dobra. Dobra, no to to mamy z głowy, to teraz ten koton nam tylko musi wyrosnąć. Okej, w takim razie w międzyczasie możemy iść do baza. Znajdźmy go, on tu gdzieś był zresztą obok. Całkiem niedaleko, tu jest teraz, dobra. Dla baza mamy dwa zadania. Pierwsze musimy z nim pogadać o tych stworkach. I chyba sobie go po prostu poprosimy, żeby za nami pobiegał. Proszę bardzo. Misja wykonana. Wszyscy kosmici uratowani. Space Ranger Supply Kit. That's Buzz. My pleasure. Okej. Nie wiem, czy to będziemy mogli completed. Chodź ze mną w takim razie, let's hang out, a zobaczymy, co nam... Tu sobie oznaczymy jego zadanko. Zobaczymy, co nam dał. Item. Open. Nice! No dobra, nie pogardzę, że tak powiem, nie pogardzę. Sobie tu na dół ściągnijmy. I teraz mamy w... Tylko w którym to było miejscu? A, w okolicach jego domku mamy postawić rzeczory. Tak myślę, że to w okolicach jego domku ma być. Czyli akurat koło naszej karuzeli. Tu nam kazali położyć asfalt. Tak, zróbmy. I jeszcze mamy w ten łuk z balonów, który tyle trwało, aż żeśmy zdobyli, żeby te wszystkie kwiatki po 20 sztuk nazbierać. No Baz, gdzie jesteś? Co tak daleko? No chodź, chodź. Mission accomplished. He's creating an impressive buffet for the welcoming ceremony. TNL crumpets. Uniform before we begin the welcoming ceremony. Okej. Dobra. Space Ranger helmet and wings. Czekajcie. Nie, żebyśmy mieli w ogóle strój baza dostępny, nie? A, dobra, to zaś będzie w tą stronę chyba, czekajcie. Seriously? Ja z tym kartonem na głowie. Zapiszemy sobie to ujęcie, jest całkiem niezłe. Pozwolisz, że ściągnę to z siebie. Mimo wszystko. Jak tak bardzo chcesz, mój drogi, to możemy ewentualnie, czekajcie, weźmy filtry Toy Story i możemy spróbować założyć nasz zestaw. O.
nasz zestaw taki ogólny. A tu jest ta druga kurteczka, spoko. Który żeśmy dostali z tego? A. Dobra, może być. Może. Chciałam cię pogłaskać, ale. Dobrze, niech jest. To lisek też liskowi też należy się atencja. Gratulacje, kadecie. To był wielki sukces. Village on Recon Mission. I didn't know what to expect. Okay. Help me figure it out. What sort of hero the village. The valley needs. Nauczyłam się tego od ciebie, kiedy byłam dzieckiem. Better Space Ranger, Tio. Commission Space Ranger. I'm so happy. Jetpack! Daj mi jetpack, brakuje nam do stroju. Zaraz założymy. I ten oto sposób skończyliśmy, słuchajcie, zadanie dla... Baza. I mamy jetpack. Dobra, możemy sobie trochę pobiegać w ten sposób. O ile dobrze kojarzę, tak, to w ogóle zniknął nam tutaj z widoku i to było ostatnie zadanie dla Baza, które było do wykonania. To była jego nagroda za 10 level. Także spoczko. Także spoczko. Dobra, no to weźmy, zróbmy zadanie może dla Venelopi. Venelopi ogólnie miała śmieszne zadania, bo była złośliwa dla wszystkich i próbowała ukarać złych ludzi, złych mieszkańców wioski, że tak powiem. Gdzie ona jest? Gdzie my ją tu mamy? A, musimy podlać. Dobra, to zaraz podlejemy. Gdzie ta mała bździągwa pobiegła? A, jest za nami tu. Teraz ty z nami pójdziesz, żebym cię nie musiała potem szukać w razie czego. W ogóle będzie nowy Starpath do zrobienia. Ciekawa jestem, co będą wprowadzać. Jeżeli chodzi o nią, to musimy się dostać na Sunlight Plateau i postawić pułapkę na skazę koło jego jaskini. Zrobiliśmy pułapkę. O. Hey there! Musimy się teraz, musimy tylko poczekać, kiedy nasz final boss się zjawi. Let's get in there. It's final boss time. Zobaczymy. It's karma cukierka. So it's you I have to thank for leaving that mess outside my den. I must say, I've been waiting for you to show your clothes. I rarely play. Today you do. En garde. You won't break me, villain. With my pixel sword. A no tak, nie mamy mojego pixel sworda na plecach. You defeated me. Now leave. You did it. Huzzah. Huzzah. Ja mogę tu kierka podnieść? Nie. Greetings, old friend. Ona ma fajny głos w ogóle. Tak jak taka mała stara babcia, nie? Jak mówi to greetings, old friend. Better pick up, open it and see. Okej. Czyli jednak cukieraczek do podniesienia. Jacie, co my tu mamy? Jakąś mapę. Przy jaskini, przy domku, przy tej restauracji Remiego, przy zamku Elzy.
Nie, to nie jest zamek Elzy, tylko to jest dom Anny i przy jaskini, w której był Olaf. Okej. Okay. Special. Cool price. Mapa w Gudaj. I might be good for a future adventure one. I'm not quite finished planning yet. Dobra. I teraz mamy nasze zadanko. Admiral Knickerbocker. I really need your help. I think it's got something to do with the memory map you found after you defeat Scar in our boss battle. Could you check it out for me ASAP? It means now. Dobra, track. Miautko. Dobra, musimy iść do domku Venelope. Dobra, 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 dobra. Czyli kolejne zadanie przed nami. Słuchajcie, no to ja myślę, że to jest czas na to, żeby wrócić do naszego poprzedniego outfitu. Tak. Plecy sobie musimy ściągnąć to i założyć naszą zbrojkę. Myślę, że będzie się dobrze prezentować. Spodenki proszę mi oddać. O. Kurtałkę musimy ściągnąć. I rękawiczki musimy ściągnąć. Nie, na rękawiczki miałam założone księżyce, o. I jeszcze buciki. Były sandałki na nogach, bo jakby z letnich butów to tak niespecjalnie mam tu wybór. Mogłabym w tych biegać. No nie, nic się tu na razie do tej pory nie zjawiło, więc zostawmy sobie sandały. I tak oto uzbrojeni w naszą tarczę możemy lecieć na kolejną podróż. Tędy. Kamień nam drogę zaprzątnął. Właśnie nie znaleźliśmy jeszcze żadnej skrzyni. Także pewnie będzie w tym biomie lodowym. I w tym całkiem ciemnym. Albo właśnie w Blade of Trust i w... Ten drugi się nazywa. Nie pamiętam. Ten na górze fioletowy, no. Taki mroczny. Uchodźnie. Greetings, old friend. O, patrzcie, jak się gliczuje. Show you the weird thing. Close your eyes, okay? Huh? O, księga. But it's locked. How bizarre. You put it there, didn't you? The singing to the suspense. The suspense of my game fun quest. Okay. I'm in. People play without the joysticks or controllers. So much fun doing boss battles with you. This is so sweet. Call me the storyteller. Okay. Mastermind who wants all the fun for himself. Brings on like old chewed bubblegum. The hero, okay. What kind of hero do you want to be? A humble farmer, a tech-savvy futurist, an elegant noble. Oh. Change into some elegant dudes. And remember, if you don't have something to wear, you can order something from MacDuck's shop. Come back to your storyteller, most ashamed me. Okay. Czyli musimy się przebrać. Talk to Venelope. Ej, ale ja bym się... Jak to? To może być? Aaa! Patrzcie! Jakie mamy do wyboru? Tu nie mamy. Tu mamy. Czyli możemy założyć ten strój. Na przykład. To jest Midnight Assemble. Tu mamy ta Classic Tuxedo. Tu mamy Showman's Tuxedo. Seafoam Suit. Blue Formals, to było z Pięknej Bestii. I Golden Showman. Nie, załóżmy sobie to, bardzo mi się podoba. Ale to musimy buty zmienić. No, no jak to tak? Dopiero żeśmy się przebierali, nie żeby coś, nie? Może te będą ok? Nie widzę za bardzo, więc załóżmy, że będą ok.
I ściągnijmy sobie w takim razie jeszcze z pleców jednak ten miecz. Kolczyki możemy zmienić na złote. Może być. Thanks for stopping by. You dressed for adventure. Head to the Rats Inn. Wszystko co się zaczyna, wszystkie dobre przygody zaczynają się w karczmie. For this adventure you gotta use your imagination. Look for a wizard. A wizard is very old and very wrinkly, that means wise. You got help on your quest to save the kingdom from mind-numbing boredom. Dobra, czy idziemy do karczmy, że tak powiem. Mamy znaleźć czarownika, który będzie stary i pomarszczony, bo znaczy, że jest mądry. Ja nie wiedziałam, że tak to działa, chyba muszę zacząć pracować nad zmarszczkami, bo jednak 1611 zobowiązuje. A też chciałabym być mądra. Czy coś. Dobra, tu jest restauracja. Ciekawe, czy jest to tak zrobione, że Marilyn... No, siedzi w środku. A, ty skumańcu. Ja bym chciała z tobą pogadać, a mnie tu wpuścić nie chcą. Hello. Nie z tobą, bonjour. See you soon. Przeszłam tu, dobra. Tego. O, wypchnę cię do kąta. Hello. Nie, no Remi, daj sobie spokój. Czekajcie, muszę ich oboje wypchnąć. O, jest. Jest Merlin. Jesteś czarnoksiężnikiem, prawda? Tak, prawda. Przecież wiesz, że jestem magiem. Dlaczego pytasz? Venelope wysłała mnie na przygodę. Oh, I'm afraid I don't have time for her sugary shenanigans. I'm far too busy. Jak widać, w wakacyjnym stroju siedzisz w knajpie z matką, wróżką chrzestną, o. Swoją drogą fajnie, że się tu spotkali. A dobrze, że Anna tu jest. Someone approached the wizard. What was the name of the game? Alright. Chokani Gambotom. I want to save the kingdom. I myself tried with my gumball incantations many times with no results. Now let's these old and very magical eyes have a look at you. A noble hero. Could it be that you really were born for a great purpose? I have the first key, but I can only give it to the true hero. I mam go pokonać w rzuceniu zaklęć. Okej. Okay. I raised my candy stripped the wizard staff and sent a rain of stale chocolate cupcakes at you. I catch some of them to throw them back at you. You have impressive reflex. Ciasteczko, czy babeczka uderzyła mnie w ramię. Jestem obsmarowana kremem. The key starts to soften. I made it into a hot fudge sink pit. You're sinking too. Oh no, my spell was too powerful. I save us. Would you save me? I wave my candy strip staff. We're on solid ground again. And selfless. You are the hero the kingdom needs to take this. The first key is yours. Okay. Ale przygoda. Mamy do Venelope wrócić, ale ona chyba jest z nami, nie? Przynajmniej była z nami. Czy będzie... A, przy domu się kręci, dobrze. Swoją drogą, tak sobie w świetle popatrzę, to całkiem nieźle się ten strój prezentuje. Thanks for stopping by.
It was fun. Everything is amazing. There's more heroing to do. Calling out the second key. Deep in the mythical cave. Beware, hero, that key is guarded, and you might find your welcome chilling. Hello! Czekajcie, nie chciałam na nią kliknąć. Enter the mythical cave on Dazzle Beach. No dobra, to przynajmniej jest blisko. Zobaczymy, kazali nam zejść na sam dół. Olaf, cześć! I'm supposed to be big scary snow monster. I am the snow beast. My name is Marshmafrost Mintweasel. Dobra, I'm here for the key. What a coincidence. That's why to get the key, my riddles you must solve. O, widzę, że wchodzimy w etap tego jody. I'm cold and I always make a point, but I do not talk. What am I? An argumentative mime in a snowstorm. That's right. You won't get the next one. Don't worry, I believe in you. I'm always up high. Sometimes you can't see me. I can melt and burn things from very far away. What am I? And that makes me angry because I'm a cranky monster. Great job. O Boże, jaka super postawa, jest rewelka z Olafem. Wiesz, jak się pręży, jak te rączki tak chodzą. Jak ten, prawie jak Woli. Here's the last riddle, get ready, this one rhymes. No two are the same, we fall slow from the sky, we came out when it's cold and we can pile up high. No śnieżki. Aha, that's it. You're really talented at riddles. Now, raging snow beast to Marshmafrost Mintweasel gives his key. Ta-dam! Kiedyś robiłam takie urodzinowe wyzwanie dla córki mojej dobrej znajomej. Robiliśmy podchody, to w Holandii było, robiliśmy podchody i musiały z miejsca do miejsca trafić i zebrać jakby wskazówki, oczywiście, które będzie miejsce następne i tak dalej. One to robiły na rowerach. Myśmy jeździli samochodem jakby o dwa kroki do przodu przed nimi, żeby też nadzorować, czy im się udaje, nie? Na jakim etapie są i tak dalej. Ale mega miały wtedy dziewczyny zabawę, pamiętam, były bardzo zadowolone. Myślę, to była całkiem fajna inicjatywa. I też żeśmy robiły rymowane zagadki, także to w ogóle, czy te wskazówki, nie? Gdzie mają, panie tu, gdzie mają trafić? No jest w tym drugim domku, ja tylko podleję znowu ten kotom, żebyśmy to zaliczyli. W sumie za chwilę powinien wyrosnąć. A tu jeszcze jest pozostałość, widzicie, mojego zdjęcia, tak a propos. Hello. One more key to unlock the chest and save the kingdom, but the princess has the final key. And she's in the clutches of the evil mastermind in his monster maze. I will do what I must. You have
fought wizards and snow beasts, and you're worthy of your title. But even heroes must prepare. Arm yourself with your pixel sword and brew some potions. Okay. Search for bestiary in Arendelle's castle. Okay. Pangoblin mastermind. True questions. The mine on the sun plateau. Sunlight plateau. Gather some healing potion or raspberry boba tea. Okej, okay. To musimy zrobić trzy, bo jedno mam do zadania. Find the monster. Dobra, to tak, możemy założyć nasz miecz. Tylko nie wiem, czemu się tutaj nie pojawił tak ogólnie. Miecz założony, jednak musimy się uzbroić. Idziemy ugotować rzeczory. A potem pójdziemy do... O, jest! Patrzcie. Zbierzemy sobie to. Dobra. I do tego zadania wrócimy oczywiście, jak skończymy to dla Venelope teraz, bo to nie ma sensu się między jednym a drugim przerzucać. Raspberry Boba Tea. Nie ma tutaj, to musimy sobie przeskrolować. Proszę bardzo, mamy zrobić trzy. Coś, czego mi w tej grze brakuje ogólnie, to to, żeby ustawić sobie, ile danej rzeczy chcecie zrobić. Ja na przykład teraz, ponieważ dowiedziałam się, że bardzo duży wpływ ma ten złoty pasek, zresztą mówiłam chyba o tym ostatnio, to jakby staram się trzymać go na wysokim poziomie, przynajmniej go mieć aktywny. Potrzebuję do tego jedzenia i robię sałatkę owocową i jakby wolałabym móc zrobić 10 sałatek na raz. Na przykład niż, wiecie, klikać 10 razy pojedynczo. Trochę by to usprawniło robotę. O, jest i nasz wielki śnieżny monster. Czy książka będzie leżała tam, gdzie zwykle? O nie, nie leży tam, gdzie zwykle. Leży na ziemi. Dobra. Teraz idziemy na Sunlight Plateau. Do kopalni. Utility Mines. Już tak dawno nie byłam tutaj. Muszę zrobić sobie jakiś rajd w ogóle po te kamienie znowu. A no to na spokojnie. Aloha. Fungus and Dragons. Stitch to give you this, taka. You level up. O! Okay. Now we play. You are hero. Hero to stop me. Itchy clothes won't save you. I'm going to save the princess. You try, but you cannot. Only get princess if you survive monster maze. Big guard dragon must be defeated. Thank you. Thank you. Czekajcie, czy ja ten upgrade nie mogę, to jakby on się sam załadował, dobra? Wow! Drzwi kartonowe, rewelka. Ale zrobili. Jej! Żeby pozbyć się wszystkich drzwi. Dla pewności. Jej! Oja! Ile potworów! Patrzcie to. Coś nam... złoto z nich wypada. I ogry, i duchy, i w ogóle. Super. Takiego zadania się nie spodziewałam. Myślę, że tu w tych zakamarkach nie będzie. O! I kolejne ogry. Co za szreki, że tak powiem. Tu jaka ekipa, silna grupa pod wyzwaniem. Jacie. Tu się obłowimy, patrzcie. Skarby. No co nie? Pyśko.
Może go konewką mam tylko. Bo one się palą, to te trzeba konewką. Ale czad. Spoko. Tu cukierki zbieramy z ziemi. Chyba cukierki wypadają z tego ogólnie. No, cukierki. Spoko. Ciekawe, co to będzie za wielki smok na końcu. What a dragon! Slay the dragon! Pieniążki i przejścia i bazy. Speak to the princess? Lightyear? Serio? Baz robi za księżniczkę. Final key. I'm here to rescue you. Of course, I was planning a clever escape should you not arrive. Here's the final key. Thank you, Princess Lightyear. Anytime, hero. Escape. Lead the way, brave hero. I've got your back. Dzięki bardzo. O Boże. Super sprawa. O nie, tu są jeszcze kolejne potwory do przeganienia, do pokonania. I więcej potworów. Proszę mi zejść z drogi. Paskudy. Bye bye, Maszkaro. O, tak powinnam tutaj wołać chyba. I teraz już wiem, bo jakby oceniałam. Tell the mastermind you follow the plan. Okay. I defeated your dragon. No! Prawa, revenge! Actually, no more story for Stitch. Go outside. It's good, thank you. Ogólnie widziałam na. Tych snapach, które wystawiali ludzie, właśnie kartonowe potwory i zastanawiałam się, skąd to się wzięło. Skąd to się wzięło, a to widocznie będzie po tym zadaniu, może dostaniemy te kartony do możliwość ich stworzenia, o, że tak powiem. Fajna przygoda. Teraz zobaczymy, co jest w skrzynce, a w skrzynce będzie autko pewnie. Greetings, old friend. Victorious and covered in stinky, slimy dragon goo. Unlock. Open the chest and check out what's inside. Open it. Drzwi, smoki, potwory. A co tu jest? Nie mogę tego kliknąć, tylko to za mało. Open the chest on the fan in the kingdom was missing, exploded out. Colorful and sparkly. Skończyła autko. Czyżbyśmy naprawdę zrobiliśmy jej questa. No dobra. To postawmy to autko tutaj.
żeby nie było. Nie mam bladego pojęcia, to będzie pod dekorem może? Jest. Jest. Hum, 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 hum. O, tu na razie możemy postawić. Ja! Tam parking zrobić koło jej domku. Coś wymyślimy. Ale fajnie wygląda. Takie ciastkowe auto. Masakra. Dobra, mamy zrobić ten blanket, także wróćmy. Blanket. Blanket. Wróćmy do tego zadania z Woodim. O, ślicznie tu wygląda z tymi drzewami. O, fajnie tutaj gazebo można zrobić dla niej. O ja! Nie wiedziałam, a czego je teraz szkła nam będzie brakować? Nie mam pytań po prostu. Place the blanket for when you're ready. Slumber party with Woody. Dobra, to możemy tutaj z obok tego na razie postawić. Patrzcie, ile w ogóle się dzisiaj w naszej wiosce dzieje. Odwróćmy. O. On będzie fajnie wyglądał wśród tych drzew wieczorem. O. Kolejne zdjątko. A, zapiszmy. A co? Well, hello there. That was a lot of fun. Missing one thing, a magic phrase to seal it. Why don't you pick it? There's a snake in my boot. To infinity and beyond. To quote Rex Rauer. Buzz would be honored. Co będzie? Świeci się i działa! O, naprawiliśmy! Look at that! Thanks for stopping by. To join us. I borrowed a book from Merlin on the enchantment. It says you've only missing one thing, a magic phrase to seal it. No ale to żeśmy zrobili już. No dobra, to drugi raz jakbyś się wczytał, coś widocznie z zadaniem nie jest nie tak. Yeah. Thanks for all your help, blanket fort, can you keep and put it whatever you like. To make myself useful around the village. Be a kid, that's enough. Aww. Pull string, just like mine, to symbolize our friendship. Dziękuję. Zastanawiałam się, co to niby jest. A to faktycznie jest ten sznurek, który się ciągnęło na jego plecach i on wydawał dźwięki, że tak powiem. O, craft the fairy tale gazebo. No dobra, zobaczmy, czy ja mogę zrobić te 5 szkła. Jeżeli nie, no to na plaży akurat mamy na tyle spoko rzeczorów, że damy radę zrobić piasek. O, jest. Dobra, możemy zrobić w takim razie gazebo. Bo przecież tu było. On the beach. Aha, czyli gdziekolwiek na plaży. Dobrze, że mamy blisko. Tu też był piasek w razie czego do kupienia. Na razie nie mam pomysłu, gdzie to gazebo powinno się znaleźć, więc postawimy je tu. Zresztą nie wiem, czy ja będę chciała je mieć na plaży ogólnie, także... Impreza! A no tak, bo to była impreza, przecież podziękowanie dla wróżki chrzestnej za jej pracę, takie wiecie, docenienie, nie? Możesz się uśmiechnąć? Ale z ładnymi oczkami, o. Czekajcie, bo coś tamta miała. O, zamknięte z tyłu oczy wcześniej. To by było, jego nie było widać, bo widać tylko jego łapki, ale spoko. Myślę, że i tak sympatycznie. Thank you, Dio. It was such fun. All the guests told me the same thing. If you find yourself most stressed, you must simply learn to rest. I always make sure I'm well rested.
Your gift. I want you to give this. To have this. No dobra, to żeśmy sobie zrobili. To dzięki, że mi to dałaś. Goodbye. Follow. Dobra, idziemy za nią. To the Forgotten Lands. O właśnie, tak się nazywała ta kraina. Mroczna. Czy ta dynia tam teraz wyrosła? Bo ona, mam wrażenie, że wyrastała właśnie jakby w odstępach kolejnych zadań. Jest skrzyneczka. Weźmiemy sobie skrzyneczkę. Nasze te księżycowe kamyczki. I ją wywiało tam na drugą stronę. Hello, child. My favorite place in all the Forgotten Lands. It's a lovely view. Isn't it a lovely view? It's beautiful. Suddenly you're in front of something. Of course, I haven't given you your gift. Come with me. Okay. No znowu podrosła ta dynia. Ona ją pewnie w karetę zamieni, tak coś czuję. Well, look who it is. This is my dear. Yeah, this, my dear, is for you as a token of friendship and gratitude. It's a giant pumpkin. It... What? Oh, no, no. This simply won't do. Bibidi bobidi boo. Yeah, mamy karetę! Here's your gift, your very own pumpkin coach. Aha, i właśnie się przetransportował do naszego ekwipunku. Ślicznie. It always be here if you need. I will always be here if you need my help. Yay! Zrobiliśmy to. I zostały nam dwa zadania, słuchajcie. Kolejne zadanko mamy ze Stitchusiem. Więc musimy go znaleźć. Stitch jest u siebie. Okidoki. Ja bym skoczyła szybciutko tu na miejsce, sprawdzić, czy faktycznie nie ma tej zielonej skrzyni. Bo teoretycznie. To jest chyba jedyne miejsce, którego... Znaczy ja wiem, że są takie miejscówki, których na pierwszy rzut oka nie widać. Więc skrzynia może być jeszcze w innym miejscu, ale tu nie byliśmy, więc po prostu... Przejrzyjmy to. No nie widzę. Czyli jednak nie w tym miejscu. Ale przynajmniej jesteśmy blisko Stitcha, także to też nic złego. Idziemy prosto do niego. Stitchuś, już nie jesteś u siebie. Aha. No cóż. Hal. We're ready. Lots of coconut cake and coffee. Stitch very, very ready. It's going to be great. Can't have band without nail. What should Stitch's band name be? Badness level check. Build to destroy. Ohana. Mega Nala Questa. Yeah, it's a good name. Ohana means nobody gets left behind or forgotten. I'll go get the equipment from Mr. Duck and MacDuck and then set up for you in Dazzle Beach. Zaś impreza na plażę. Co za dzień dzisiaj, patrzcie. Musimy iść do Scrooge'a. O, skrzynia może być na przykład za domem Maribelki, może być tu właśnie. Właśnie, może być tu. Haha. Ciekawe, czy widzieliście ją wcześniej niż ja. W sensie, jak żeśmy tutaj podbiegali wcześniej, czy ją zauważyliście. Bo ja nie. Scrooge? I need you. A minute of your time? No. Sound equipment. That's a beach would make it a fine venue.
A tak, bo przecież robiliśmy zdjęcia Stitchowi, prawda? W zamku. To teraz idziemy na plażę. Idziemy na plażę. Możemy ten koncert zrobić tu w sumie. To zabierzemy, żeby nam nie psuło widoków. O. Jest imprezka, to znaczy była. Aloha. Everybody come to see Stitch plays music. Marciba, very happy. You sound great. Great. You sounded great. Takateo. Village, it's like Oana. When Stitch was alone on spaceship, I was lost and forgotten, but not lost and forgotten anymore. There's night turns and forgetting, but Valley is still good. Yeah, still good. Thank you. Thanks for being part of the village, Stitch. Do something for Tao to say Dugaba. Thank you. Take broken spaceship to Scrooge and he sent for fixing. Tigada! Ta-da! Spaceship not fly? That's okay. Don't worry. It may be a little broken, but it's still good. Jej, dostaliśmy. No na pewno ten stateczek pojawi się. Jezu, zaś ten potrzebuje szkła. Stateczek pojawi się na pewno, słuchajcie, koło domku Stitcha, ale to na spokojnie. Potrzebujemy zebrać teraz rzeczorki na piasek, w sensie na szkło. Więc porozbijajmy te kule. No dobrą sprawę mogłabym też te rybki odebrać, jak już tu jesteśmy. Jeszcze nie jesteśmy rozwinięci, więc to jest też coś, na co muszę zabrać pieniądze i to po prostu zrobić. Ale myślę, że to już jakby na spokojnie można zrobić poza misją. Tam chyba nie ma kulki. No nie widzę, tu mamy jedną. Muszę też na plaży przynieść. Znaczy w każdym, na każdym biomie muszę mieć postawiony ten. Jak się nazywa? Workbench. I chciałabym postawić te skrzynki takie przenośne, a z tej skrzynki kamienie wrzucić do dużej, więc musiałabym zrobić jeszcze skrzynki w każdym kolorze do swojego tamtego magazynku. Ja też jeszcze mam plany na rozbudowę. Oczywiście już nie wspomnę o tym, że fajnie byłoby rozbudować po prostu samą lokalizację, nie? Te wszystkie biomy i tak dalej. Więc pewnie pojawi się no nie wiem, czy odcinek ze zwiedzania po zmianach, bo też nie chcę się naciskać na robienie tego. Czy po prostu jak będziemy mieli nowy content w grze, to wtedy nie wiem po co dookoła biegnę, ale nieważne, to wtedy sobie obejrzymy też zmiany, które powstały. Może tak. Dobra, i teraz możemy materiały zanieść do księcia. Książę stoi tu. Proszę cię bardzo. On na pewno nam każe coś z tego stworzyć. Już nie pamiętam w ogóle, jakie było jego zadanie. Przyznam szczerze. You found everything I need. I got to put diving suit together and... tak. And head out on my first expedition. See you when I get back. Well, my dive was a big success. I found all kinds of odd and mythical stuff on the seafloor by those ruins.
If you're interested, I have the blueprints for them at my house. You might be able to use a few to make things for the valley. Sounds great. And hey, now that I found that I was looking for, I won't be needed the diving helmet anymore. I'd love for you to have it. Okay. Diving helmet, it's so fashionable, useful, heavy. How do you walk around in that thing? Just be careful, you should probably leave searching the bottom of the sea to us professionals, okay? I wanted to you to have this. We can never thank you enough, Theo, but maybe this gift we made will give you some idea of how much you mean to us. No i właśnie nie wiem, co to jest. Eric's Miniature Boat. Aha, czyli miniaturowa ta. To jest, to będzie jakaś ozdóbka. Czekajcie, zróbmy to tak i weźmy sobie Little Mermaid. Nie, to tak to miało być. Ja myślałam, że to będzie duży statek i mówię, okej, to ciekawa jestem, jak będzie wyglądała sytuacja z tym statkiem, który tam mamy. Czy będą dwa, czy jak? Przecież to jest ten sam niby, nie? No, a to się okazało, że to była tylko miniaturka. No, dobra, nieważne. Chodźmy te blueprinty zobaczyć jeszcze, co my tu mamy do kupienia. Mamy jeden tylko dzisiaj. Zresztą zawsze ma po jednym, ale tym razem był z innej strony stołu. Możemy zobaczyć przy... możemy zobaczyć przy workbenchu. Możemy z tym iść do domu. Przy workbenchu, co można stworzyć, co można wykraftować. Więc chodźmy zerknąć jeszcze na ten element. Tam, tam, tam. Mosey Eye Carving Stone. No proszę. Zakładam, że to tylko to, bo inaczej byłoby też na górze pokazane. Ale słuchajcie, moi drodzy. Tym oto akcentem skończyliśmy wszystkie zadania. Wszystkie. Mamy wszystkie postaci na 10 levelu zaprzyjaźnione. Każda z nich miała zrobione wszystkie zadanka. W evencie na razie, jak widać, nie ma kolejnego etapu. W sklepie nie ma Star Puffa jeszcze. Także nie zostaje nam nic innego, jak w tej chwili pożegnać się z tą serią do momentu kolejnej aktualizacji. Jak pojawi się aktualizacja, na pewno sobie ją ogramy. Nie wiem, jak będzie ze Star Puffem, w sensie, no wiecie, Star Puff to są daily i tak dalej, więc trochę zejdzie, zanim będę miała na tyle punktów, żeby wszystko kupić, ale pewnie zrobimy sobie jakieś coś w stylu przeglądu. Natomiast nie wiem, kiedy jest duża aktualizacja. Wiem tylko, że duża aktualizacja będzie wprowadzała Piękną i Bestię, więc na pewno sobie ogramy ich content. Ciekawe, czy pojawią się jakieś zadania poboczne dla postaci, które już mamy. No nie wiem, gdzieś ta gra będzie pojawiała się w międzyczasie, bo wiadomo, że mnie się bardzo podoba, ja się przy niej relaksuję. Będę chciała porobić na maksa chociażby łódkę Moany i tak dalej, pozbierać kasiurę na pozostałe rzeczy i będę odwiedzać sklep Scrooge'a. Także ja sobie tutaj będę działać, ta gra nie pójdzie całkiem w odstawkę, ale powiedzmy, że zrobię sobie z tego takie szybkie daily. No i tyle, no. Tyle w temacie. Przeszliśmy content aktualnie dostępny. I już tęsknię, jakby. Bardzo lubię tą grę. Naprawdę cieszę się, że jednak podjęłam decyzję o jej zakupie, a wiem, że również wy dobrze bawiliście się ją, oglądając ją. Wszystkie kolejne update'y i tak dalej pojawią się oczywiście na live'ach, więc nie na odcineczkach, będziemy normalnie sobie streamować. Jak tylko pojawi się update'ik, to zrobimy sobie live'ika z gierki. Tymczasem, moi drodzy, czekamy na kontynuację. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w innych filmach na moim kanale i na live'ach. See ya!